Szereg deficytowych specjalności, jakie dotkną podlaski i suwalski rynek pracy, wskazał barometr zawodów. W 2024 roku zbyt mało specjalistów będzie w branży budowlanej, elektryczno-energetycznej, transportowej, spedycyjnej i logistycznej oraz produkcyjno-przetwórczej. Zdaniem ekspertów należy spodziewać się zwyżki zapotrzebowania na pracowników służb mundurowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Ma pogłębiać się deficyt lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz psychologów i psychoterapeutów. Podlaski rynek pracy będzie mniej zainteresowany technikami, mechanikami, monterami maszyn oraz lakiernikami, ale też spadnie popyt na teleankieterów i pracowników telefonicznej i elektronicznej obsługi klientów. Tutaj ludzi coraz częściej zastępują automaty. Prognoza dla rynku pracy w mieście Suwałki jest optymistyczna, bowiem specjaliści, opierając się na danych z minionego roku, oceniają, że zwiększenie kosztów płacy minimalnej oraz kosztów energii nie przełożyło się w Suwałkach na zwolnienia, rzutujące negatywnie na stopę bezrobocia. Sytuacja na suwalskim rynku pracy ma pozostać stabilna, a poziom bezrobocia będzie jednym z najniższych w regionie. Spodziewać się można wzrostu popytu na dwie grupy zawodowe – pracowników służb mundurowych oraz pracowników fizycznych w produkcji i prostych pracach. Oczywiście w pewnym stopniu zawody deficytowe na poziomie województwa będą także poszukiwane w Suwałkach. Niedobory obejmą m.in. branżę medyczno-opiekuńczą, edukacyjną, braki będą odczuwalne w przypadku kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, poszukiwani będą spawacze, ślusarze, operatorzy obrabiarek skrawających oraz budowlańcy. Częściowo wakaty zasilą cudzoziemcy. Zdaniem ekspertów w 2024 roku na suwalskim rynku pracy ze znalezieniem zatrudnienia będą mieli problem ekonomiści. Ich nadmiar jest efektem nadwyżki edukacyjnej. Dokładnie takie same prognozy dotyczą rynku pracy w ziemskim powiecie suwalskim. W Augustowie według prognozy sytuacja w roku 2024 będzie bardzo podobna do tej z roku 2023. Słabsi i mniej stabilni finansowo są od jakiegoś czasu miejscowi pracodawcy i przedsiębiorstwa. Z tego powodu zatrudniać, o ile będą, to z dużą dozą ostrożności i niepewności. Eksperci zauważają tu trudności w utrzymaniu już zatrudnionych ze względu na wzrost kosztów zatrudnienia pracownika. Szanse widzą w tworzonej w mieście jednostce wojskowej. Większy popyt obejmie sektor edukacji. Wśród zawodów deficytowych znajdą się także monterzy instalacji budowlanych. Augustowski rynek pracy dotknięty jest nadwyżką ekonomistów oraz rolników i hodowców, a także pracowników do spraw ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stopa rejestrowanego bezrobocia w najmniejszym mieście subregionu, Sejnach, nie zmieniła się i wynosi 9,8%. W 2024 roku specjaliści przewidują wzrost zainteresowania m.in. pracownikami mundurówki, animatorów i instruktorów kultury oraz sportu i rekreacji, usług opiekuńczych i ratowników medycznych. Wzrośnie zapotrzebowanie na monterów instalacji budowlanych, ale też na lekarzy, pielęgniarki i położne. Tak jak w całym województwie, spodziewać się należy deficytu kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Powód – niespełnianie przez kandydatów do pracy wymagań pracodawców, a z drugiej strony warunki zatrudnienia nieodpowiadające oczekiwaniom kandydatów.